Wróciliście z Luwru i tęsknicie za największymi arcydziełami? Zachęcamy Was do przeniesienia Nike z Samotraki na ścianę u siebie w domu. Będziemy robić płaskorzeźbę z narzutu, wykorzystując masę Knaufa Uniflot i grunt cerezitu, grunt kwarcowy. Korzystamy z wydruku, na jego podstawie przenosimy sobie proporcjonalnie siatkę na ścianę i wykonujemy dzięki metodzie kratkowania rzut. Później kołkujemy najbardziej wystające elementy rzeźby. Po kołkowaniu nanosimy masę. Pierwszą warstwę naniosłyśmy nieco rzadszą, żeby łatwiej było ją kształtować. W tych miejscach, w których występują kołki, oczywiście trzeba będzie nanieść grubszą warstwę masy, ale będzie to widać w kolejnych fragmentach naszego dzisiejszego odcinka. Tak naprawdę z narzutu naniosłyśmy aż dwie warstwy masy, a później kolejną rzeźbiarską, dzięki której osiągnęłyśmy taki niezwykły, dramatyczny, rzeźbiarski efekt, podobny do tego heleńskiego arcydzieła. On już został osiągnięty inną metodą, tak naprawdę rozrzedzony uniflot nakładamy pędzlem. Zobaczycie to w kolejnych częściach odcinka. W tej chwili Daria nanosi grubsze fragmenty masy wokół kołkowania. To jeszcze jest etap, na którym warstwa na całej płaskorzeźbie jest zbliżonej grubości. A teraz ciekawy topos zakończenia. Do Darii dzwoni telefon i tak jak dawni mistrzowie musieli kończyć pisanie, bo kończyła im się świeca lub cierpła noga, my musimy kończyć, ponieważ Daria musi wychodzić. Następnego dnia zaczynamy od namoczenia pierwszej wyschniętej już warstwy i nanosimy drugą warstwę z narzutu. I tu można by odnieść, śledząc ten odcinek, mylne wrażenie, że mamy jakąś obsesję na punkcie biustu i kobiecych kształtów. Tak naprawdę są to te najbardziej wystające, najbardziej trójwymiarowe elementy rzeźby i wymagają one najwięcej masy, ale też najwięcej prac rzeźbiarskich. Po zakończeniu pracy nad biustem możemy przejść do bioder i tutaj popracować nad zgrubieniem, nad węzłem, które nad wystającą prawą nogą tworzą tkaniny, tkaniny, które otaczają niezwykłą postać bogini zwycięstwa. Bogini, która jako rzeźba miała wieńczyć dziób statku, wobec czego u nas ta Nike zamiast wychodzić z wody będzie też wychodzić, ale ze ściany. Prawdopodobnie wynika to z braku morza w okolicy. Gdyby nasza Nike miała być bardziej wypukła, musielibyśmy posłużyć się również siatką stworzoną z drutu nierdzewnego.
ponieważ u nas te najbardziej wystające ze ściany elementy nie przekraczają 5 cm, ta atrakcja na szczęście nas omija. Ale jak widzicie, ilość masy, którą w kilku warstwach należy nanieść, i tak jest znacząca i bardzo czasochłonna. Po wykonaniu zarysu postaci możemy przejść do nałożenia masy na skrzydło. My je jeszcze bardziej uprościmy niż w oryginale i nasze skrzydło nie tyle będzie przypominać takie kłębowisko piór, ale będzie wyglądało jak taki prawdziwy, spatynowany, spękany fragment skały. Masa potrzebuje znów kolejnego dnia, aby zaschnąć. My możemy w tym czasie przygotować wszelkiego rodzaju dłuta, szpachelki, młotki, narzędzia, które posłużą nam do typowych prac rzeźbiarskich. Czyli teraz przechodzimy ze starożytności do prac artystów renesansowych i w tej chwili w kamieniu, którym staje się po zaschnięciu uniflot, dokonujemy pewnych dramatycznych cięć i odłupujemy niepotrzebne fragmenty masy. Po tym etapie przejdziemy do tego najprzyjemniejszego, przynajmniej dla mnie, bo najbardziej przypominającego malowanie. Czyli kolejnym etapem rzeźbiarskim będzie nanoszenie rozrzedzonej masy za pomocą pędzla. To będzie mi się podobało o wiele bardziej i to też pokazuje, jaki fajny z nas team. Daria woli rzeźbić, ja wolę malować i okazuje się, że przy Nike każda z nas miała szansę się nieźle wyżyć artystycznie. W tym odcinku na pewno widać nasze preferencje. Daria wyżywa się z młotem, dłutkiem, szpachelkami. Ja o wiele lepiej czuję się trzymając w ręce pędzel, ale okazuje się, że również przy pracach rzeźbiarskich, również przy wykonaniu płaskorzeźby, ten pędzel będzie bardzo praktycznym, bardzo użytecznym narzędziem. I w czasie, kiedy Daria wygładza nieco powierzchnię, ja opowiem trochę o naszych zamierzeniach, o efekcie, który chciałyśmy osiągnąć. Na poszczególnych etapach prac obserwowali nas znajomi, przyjaciele, budowlańcy, którzy spodziewali się, że chcemy uzyskać efekt wygładzonego marmuru. Absolutnie nie. Zależało nam na pięknej patynie, na efekcie starego, spękanego, zniszczonego kamienia i będziemy do tego efektu dążyć zarówno na tym etapie rzeźbiarskim, który obserwujecie, ale również nakładając wielowarstwową polichromię. Ja tu opowiadam, a Daria w tym czasie przechodzi do ostatniego etapu prac rzeźbiarskich, bardzo, bardzo przyjemnego. I tutaj łączymy szpachelki malarskie z pędzlami, dzięki którym udaje się uzyskać efekt drapowania szaty, nieco wygładzić powierzchnię na tych partiach, które mają odzwierciedlać skórę, ciało wspaniałej bogini, a z drugiej strony uzyskujemy też niezwykle dramatyczny efekt drapowania szat, który w tym przypadku okazał się bardzo istotny, ponieważ przeciętny widz widzi tę rzeźbę z odległości około 10 metrów. I w tym momencie uświadamiamy sobie, dlaczego to drapowanie musi być tak drastyczne, tak dynamiczne, dlaczego stosujemy tak wypukłe elementy. Nie jest to przypadek, jest to działanie celowe, ponieważ ta rzeźba ma dobrze wyglądać zarówno dla widza stojącego tuż przed nią, jak i dla tego, który widzi ją z odległości niemal całego wąskiego korytarza. Także to drapowanie tutaj dramatyczne, bardzo wyraziste, nie jest przypadkowe.
Jak widzicie, Daria pozwalała mi się też momentami wyżyć, szczególnie w tych partiach właśnie, w których zajmowałyśmy się drapowaniem szat, bo to dzięki wykorzystaniu pędzla odpowiadało mi zdecydowanie najbardziej. Bardzo dużo pracy, bardzo dużo nakładów, również materiału, żeby osiągnąć taki efekt, jaki sobie zamierzyliśmy, ale praca bardzo satysfakcjonująca, bardzo przyjemna. Po zakończeniu prac rzeźbiarskich znowu musimy poczekać na wyschnięcie płaskorzeźby, aby przejść do nakładania polichromii. Wykorzystamy do tego aż 4 różne kolory. My tutaj stosujemy próbniki farb, dzięki czemu nie musimy marnować całych puszek. Wystarczająca ilość znajduje się w próbnikach. Zauważcie, że tak naprawdę zastosowano je tu wszystkie 4, nakładane były warstwami od najciemniejszej do coraz jaśniejszych, dzięki czemu udało się jeszcze podkreślić efekt drapowania. Tutaj płaskorzeźba jest jeszcze nieco mokra. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, prosimy o łapki w górę i liczymy na szybkie spotkanie z Wami w kolejnym odcinku.